Tak jak wcześniej bardzo popularny w Polsce był rower po prostu tak zwany górski, czyli MTB, tak teraz sukcesy święci gravel. Myślę, że jednym z czynników może być to, że jest to nadal rower, który pozwala na jazdę szybką, a jeszcze parę lat temu obserwowaliśmy bardzo duży boom rowerów szosowych w Polsce. Teraz też osoby, które jeździły na szosie, stwierdziły, że jednak chciałyby od czasu do czasu wjechać w teren. I tu pojawia się coś, co jest bardzo uniwersalne. Jasność wyświetlacza, możemy też zmieniać zakres trybów wspomagania. Rower elektryczny daje trochę większe możliwości, to znaczy możemy pojechać w dłuższą trasę, nie będąc do tego przygotowanym kondycyjnie. Po Niemczech ogólnie jeździ, z tego co wiemy, około 8 do 10 milionów rowerów elektrycznych. Natomiast w Polsce jest to znacznie mniejszy rynek. Akurat w Polsce też nie ma dokładnych badań na ten temat, ale szacuje się, że jest to gdzieś, jeżeli chodzi o rowery elektryczne, to rynek jest gdzieś na poziomie 40-50 tysięcy sztuk. Na przestrzeni dekady te ceny na pewno wzrosły i jest to związane raz z większymi kosztami produkcji, dwa też z poziomem zaawansowania sprzętu, który dzisiaj jest dostępny. Najem długoterminowy, który jest skierowany dla klienta indywidualnego. W tym najmie mamy możliwość wynajęcia roweru od banku tak naprawdę na 24 miesiące i płacenia miesięcznej raty i po zakończonej umowie nasza decyzja, czy chcemy ten rower wykupić od banku i chcemy z niego dalej korzystać, czy chcemy na przykład zakończyć umowę lub wybieramy nowy model, który po 2 latach wszedł na rynek.